Hej ekipa, witam was z Tanią. Witam was ponownie w Desynct, gdzie moje fabryki ciągle przechodzą ewolucję i przyznaję, nie nudzi mi się to. Naprawdę coraz ciekawsze pomysły mi wchodzą do głowy, z tego względu, że coraz ciekawsze budynki dostaję do dyspozycji. Coraz ciekawiej, coraz ambitniej, coraz bardziej kreatywnie, ale tak jak to się mówi, im dalej w las, tym więcej drzew, więc im więcej badań odkrywamy, tym bardziej się zaczynam motać, miotać i kombinować, żeby to było jak najbardziej efektywne. W tym momencie widzicie moją całą fabrykę, która no jest naprawdę potężna, ale coś czuję, że jak na tym etapie, którym jesteśmy, to i tak jest dopiero początek, z tego względu, że badań, dopiero jesteśmy na advance, jeszcze nas czeka jeden temat, a gdzie ludzie, gdzie wirusy, gdzie kosmici i gdzie jasność, zobaczymy. W każdym razie dzisiaj rozpoczynamy działanie nad Matrix Technology, czyli opracowujemy IC chip, a w przyszłości będziemy Optic Cable i Data Cube Matrix. Dlaczego? No bo te bardzo fajne drony mamy, bardzo fajne, i liczę na to, że to ogarniemy. Oczywiście tutaj także też fajne zabawki, mamy solar panele i medium battery, zdecydowanie ciekawe wartości tutaj są. I finalnie możemy później pójść w skanery, które pozwolą nam odkrywać inne rasy, inne technologie. A finalnie super computing, jak widzicie, już na nas czeka, ale wszystko po kolei. Najpierw Matrix Technology. Z tego względu, że udało mi się ostatnio odblokować te oto struktury 3M i 2M2S, i tutaj mamy 1M1L oraz 2M1L, można byłoby fajnie się pobawić, ale do tego potrzeba oczywiście IC chip. W każdym razie bardziej mi dzisiaj zależy na tym, żeby pobawić się naszymi drone package. Okazuje się, że te akurat są całkiem fajne i wydajne, jeżeli chodzi o naszą produkcję. W tym momencie wprawdzie wam tego nie mogę pokazać, bo tutaj mamy ten moduł drone port i tutaj w tym drone porcie siedzi nasz robocik, który ma zasięg. Też zdecydowanie bardzo ekonomicznie, wydajnie. Natomiast w tym momencie on nie pracuje, bo wszystkie fabryki w czasie mojej przebudowy po prostu przestały pracować, bo jest po prostu pełno. Śmietnisko wygląda w tym momencie tak. Tak wszystko zebrałem i jak widzicie, teraz korzystam z tych modułów 2x1, podwójne M, dodatkowo dorzucając im medium storage. Według mnie bajka, 9 ekstra slotów na poziomie medium, zdecydowanie warto. Przebudowałem także nasze piece. Zarówno te piece, które widzieliście tutaj na początku, wyglądają teraz tak, gdzie mamy podwójny fabrykator i mamy do tego jeszcze jeden medium kapacitor, żeby dodatkowa jakaś energia była. Slotów pełno, co nie miara, tak naprawdę tutaj się naprawdę już pozapychało, mogę to wyłączyć nawet w tym momencie, tak samo tutaj. I praktycznie te wszystkie fabryki, te które mam tutaj M-ki, zwykłe, można zastanawiać się, to na razie nie, bo to wiadomo są small, natomiast można w przyszłości zastanawiać się nad przebudową i poszukać idealnego rozwiązania, na przykład podwójne M w tym typie zbudować, czyli właśnie przestawić się z budynków tych, które tutaj widzicie, czyli to jest 2M zwykłe, na 2M z 8 slotami. Według mnie warto, skoro z magazynami to zadziałało, to i pewnie tutaj zadziała. W każdym razie, nie przedłużając, rozpoczynamy naszą zabudowę. Przyjrzyjmy się, co nam jest potrzebne do chipów. Potrzeba nam kabelki, silikonowe rurki i circuit board, więc skoro mamy tutaj kabelki, tu mamy rurki, w tym miejscu możemy rozpocząć. Korzystam oczywiście z moich biblioteki, moich schematów rozdzielacza i tutaj mamy, co to mamy, fabryka 2S1M, zdecydowanie nie chcemy to właśnie, tą technologię, w czym będziemy opracowywać. IC chip produkujemy Robotic Assembler, no to bardzo dobrze się składa, bo mamy tutaj takiego Robotic Assembler, który z tego korzysta, ale ja oczywiście chcę już tą wersję ulepszoną budować, czyli już nie bawić się w te zwykłe, ale zrobimy to poprzez bibliotekę, czyli stworzymy sobie nowy schemat. To będzie schemat tego budynku. Na nim będą dwa roboty, więc Robotic Assembler, medium i medium, dziękuję. Na nim będzie oczywiście
tylko pytaj MT Socket. Wy chyba tu nie potrzebujecie nic więcej. Natomiast wy potrzebujecie tutaj ustawić na channel tu. Już opracowaną mam technologię i only item transports. Super, mamy to. I to mogę nazwać robotik. W sumie mogę tak nazwać, to jest, słuchajcie, pytanie, to jest to. Robotik. I takim robotikiem możemy pracować, tylko pytanie, czy już tu wszystko jest dobrze ustawione? Aha, jeszcze tutaj on in ten transport, zgadza się, to wszystko tak jak jest. I takim to planem z biblioteki możemy pracować, budować nasze pierwsze struktury takim samym układem jak wszystko, czyli mamy po kącie, ustawiam od tej wieżyczki z prostego powodu, ja to wam wszystko wytłumaczę, ale najpierw postawmy to 2, 3, 4, następnie stawiamy nasz, nie fabrykę, tylko rozdzielacz, nasz rozdzielacz, który będzie odpowiadał za to, żeby tu surowce bardzo dobrze się przerzucały, więc tylko obserwuję jak ten magazyn idzie. Jeżeli tu jest magazyn w tym miejscu, czyli magazyn będzie tu, dobrze. I tutaj stawiamy jeszcze do tego oczywiście naszego 2M. Tutaj na to nie robiłem sobie planu, bo de facto po co? Skoro to wszystko ładnie działa, płynnie. To rzucamy tu i gotowe. I jeszcze z drugiej strony natomiast to postawimy, tylko najpierw niech tego assemblera nam postawią. Rzucili się na to jak głodny na suchary, jak łysy na szampon, więc zdecydowanie, no co, jest robota, słuchajcie, i robią już pierwsze nasze robotic assemblery. Jak widzicie, one mają zdecydowanie więcej slotów i oczywiście tak, robotic assembler łączymy z tym oto miejscem. Tutaj tak samo C, V. Tutaj tak samo mamy ustawienie już właściwe, czyli only transport, żeby tutaj nic się nie gryzło. Musimy zadeklarować, co chcemy zablokować, czyli co, jeżeli będziemy produkować to potrzebujemy kabelki zablokować. Potrzebujemy zablokować, jeżeli to jest to, czyli silikon, i próbujemy zablokować, jeżeli to jest to mikrochip, circuit board, przepraszam, i finalny produkt też musimy zablokować, żeby tutaj nigdy nie dochodziło do jakiejś kolizji. To samo tutaj robimy, czyli blokujemy kabelki, blokujemy silikon i blokujemy, co to miało być, mikrochip, circuit board, przepraszam. I tu jest to i mamy. I zgodnie z tym planem to teraz będzie wysyłane tutaj. Tutaj mamy tylko ustawić, pamiętać, żeby to nie był request, tylko simple supply item, czyli ma dostarczać do sieci. Natomiast tutaj tylko odwrotność, nie supply, tylko request, żeby stąd nam surowców nagle nie zabierali. I teraz tak. C. Pał. I tutaj tak samo obracamy. C. Pał. I taka fabryka, sądzę, spokojnie już dla nas będzie mega, mega wydajna. Jeżeli chodzi o tą część, tutaj mamy właśnie już przygotowany dronesport. Natomiast te drony, które tu mamy, musimy tutaj przerzucić. Sądzę, że oba drony mogę przerzucić, bo tutaj to finalnie będę likwidował. Więc tutaj proszę zająć się tym. I jeszcze potrzebujemy tutaj naszego behaviora, naszego idealnego modułu do zamówień, więc wrzucamy to. I na tej podstawie możemy rozpocząć już zamawianie produktów, tylko niech nam to dostarczą. Tak, już sprzątaczka przyjechała jak najbardziej. I zobaczymy jak nam to teraz wyjdzie, jeżeli tylko to zostanie dla nas dostarczone. Tylko czekamy, bo troszkę im to schodzi. Słuchajcie, niby jest jasne zamówienie, ale oni mogą czasami bardzo długo... Oho, okej, dobra, wiezie. Chyba mało pracy mają, bo widzę zdecydowanie nie tutaj. Tutaj mieli po prostu możliwości. No i teraz oczywiście zamówienie chcemy oczywiście bezprogramowo zamówić tylko i wyłącznie. Wait Sticks to też wywalamy. Request. I to będzie tak. Request. Choć w sumie mogę sobie stworzyć schemat, który będzie nam automatycznie zamawiał. No ale to można w przyszłości zamawiać, bo na przykład możemy przez parametry podawać, co chcemy, prawda? I chcemy zamówić kabelki, sztuk 60. Nie zamówiło nam, o nie, 60.
To wiecie co, w sumie możemy od razu schować schemat. Request, request, request. I to jest raz, dwa, trzy. Zazwyczaj są to trzy parametry, więcej raczej nie widziałem, żeby było zamówień na więcej. I tutaj będzie na 60 produktów. Później ewentualnie 60. Choć kurczę, widzę, że nie można. Nie można zdecydować o tym, ile, chyba że set number. Chyba że właśnie. Set number pozwoli nam określić liczbę, ile chcemy. 60. Ten zwraca nam wynik do pojedynki i pojedynkę zamawia 60. Chcę to sprawdzić. To jest tak teraz mnie właśnie naszło, bo ostatnio właśnie odkryłem set number. Bardzo fajna funkcja, naprawdę bardzo fajna. Robiłem sobie małe testy, to efekty przerosły moje oczekiwania. I oczywiście wait standardowo, czyli 60 ticków. I zobaczmy, czy zadziała to według mnie 62-60. Czy zadziała ten system, który ja sobie teraz wymyśliłem? To co, chcę zamówić kabelki. Nie, silikon, 60 sztuk. Odpalmy. I czy on zamówi? Nie widzę rezultatu. Jest na wait ticks. Natomiast tutaj powinno być silikon. Chyba że tutaj muszę zadeklarować 60 rurek silikonu. I poszło. Ale słuchajcie, nie ma tego. No i chyba to jest właśnie to, że chyba nie tak jest num cord. Tego natomiast nie wiem. Chyba że to ma być P1. 60 wartość P1 i może to by było tak, że to może tu. Może w taki sposób ma to działać. Poczekajcie, jeszcze spróbujemy w tak ustawić. I ustawmy, że zamawiam sobie silikon behavior, ale nie zamawiam mi sztuk. Nie widzi tego. Smutek, przyznaję, smutek. Liczyłem, że to tak ładnie zadziała. Spróbujmy jeszcze raz. Ok, 60. I teraz co? Działa? Nie działa. Wait ticks. Jakby tej wartości nie sczytywało. Chyba że tutaj musi być wartość. Jak widzicie, przechodzi, nic się nie dzieje. A tutaj wartość, może tutaj ma być 60. Spróbujmy w taki sposób to puścić. O, chyba to będzie tylko. Tylko teraz, czy to zamówi? Uwaga, jadą, 60. Poszło 60. I teraz pytanie, jak to wskoczy? Czy to zadziała dalej? Zobaczymy. Dobra, tutaj przetwarzam. Już tutaj ustawiamy sobie, co produkujemy, czyli produkujemy IC chip. Tu produkujemy IC chip. Tylko swoją drogą mogę to też ustawić w taki sposób. O! C, V, V, V i dobra. I teraz pytanie, czy kolejny 60 zamawia mi? Chyba tak, tylko wait ticks. Tak! Słuchajcie, mamy to, mamy schemat behawioralny dla naszego tutaj systemu. Dobrze, tylko teraz musimy to powielić. I teraz tak, set number. Chyba że set number to po i request item. Dobra, czyli set number. Następnie to będzie tu. I jeszcze raz, bo będą trzy produkty. Request. Ten request przyciskamy w tym miejscu. Wiem, że program się może wydawać już teraz trochę bardziej rozbudowany, ale to powinno nam pomóc określać na stałe to, co chcemy pozyskiwać. Czyli to idzie tu i to idzie tu i tutaj 60. I tu już musi być 60. Oczywiście, jeżeli podamy tylko jeden parametr, to powinno tylko zamówić dla nas jeden. I jeżeli dobrze to zadziała,
obstawiamy. Tylko tak, wróć. Chcemy zamówić do tego jeszcze kabelki, 60 sztuk. To tutaj muszę zadeklarować w takim razie liczbę. Dziwne, że w tym miejscu. 60, dobra. I musimy zadeklarować jeszcze, że do tego jest potrzebny mikrochip. Circuit board. Kurczę, ciągle mi się myli to. Ale cóż, tak to już bywa. 60. I zaczynamy zabawę. I mamy tylko taki mały haczyk. Tutaj muszę dorzucić nasz powiększony moduł, bo tam się nie mieszczą. Nie mieszczą się nam tutaj, ale jak widzicie, ruszyła maszyna. I tak, produkcja IC chip działa. A ten schemat, który opracowaliśmy, będzie działał lepiej niż przypuszczałem. Jak dla mnie bomba, naprawdę niesamowicie dobra bomba. Oczywiście, żeby teraz uruchomić nasze bociki, musimy tylko odpalić to. I te nasze drony będą, mam nadzieję, samoczynnie nam przerzucać surowce. Tylko musi się pojawić zamówienie. Zresztą widzicie, już jeżdżą. Tylko muszę się pozbyć tych dużych, żebyście tu nam nie kręcili, żebyście zobaczyli te malutkie w akcji, bo te duże się to kręcą niepotrzebnie. Siomi stąd, weźcie się za jakąś inną robotę. I te malutkie droniki, jak widzicie, tutaj ładnie latają i nam zabieram myk jeden, myk drugi. I to jest bardzo dobre ułożenie w tym momencie. Ja się muszę sam sobie przyznać, że wpadłem z tym schematem układu bazy chyba nawet na całkiem spoko pomysł. Bo przyznaję, długo analizowałem to, co koło czego, co z czego wynika, co będzie finalnym produktem. I właśnie dzięki temu, że te kabelki ustawiłem w tym miejscu, tutaj mamy ustawione druty, tutaj mamy ustawione silikon, a to wymaga dwóch. Gdybym miał oczyść te mikrochipy, te circuit boardy gdzieś tutaj, byłoby jeszcze lepiej, no ale tak dobrze nie ma. Następnie słuchajcie, kolejnym elementem naszej zabawy oczywiście będzie optic cable, to co wymaga cable oraz ten właśnie moduł, czyli refajny krystal. I zgadnijcie, gdzie to postawię. Dokładnie tutaj. A finalnym produktem tych badań będzie DataCube Matrix, który potrzeba cable oraz, uwaga, co? Oczywiście high density frame, więc jeżeli fabrykę postawię tu albo tu, to automatycznie będzie obsługa. Więc w takim to założeniem, gdzie ja tutaj mam te moje drony, zdecydowanie jestem w stanie teraz powiedzieć sobie jedno. Jestem w stanie pozbyć się obsługi fabryk przez te zwykłe drony, podpinając tylko i wyłącznie te malutkie drony, bo one, nie wiem jak to robią, mają ładny zasięg 6, szybkość 3, czyli najwyższą z obecnych dostępnych przez nas dronów. Wprawdzie mają tylko jeden slot, ale mają naprawdę, dzięki temu, że mają ładną szybkość. Tylko one nie są na stałe przymocowane, one nie mogą funkcjonować bez drone port. W momencie, kiedy przyciągniemy, to jest taki trochę spakowany i możemy go po prostu gdzieś przetransportować. Ale finalnie to naprawdę będzie mega, mega, mega produkcja. I patrzcie, że już mamy. Nie! O nie, co ja zrobiłem? No oczywiście, co Stanio zrobił? Mega, mega lamę zrobił. To muszę chwilowo odpiąć. Teraz mi są drony potrzebne, więc proszę tutaj jeden dron. Proszę drugi dron, bo ja tu was potrzebuję w tym momencie. Zgadnijcie, co Stanio zrobił? Nie zablokował oczywiście miejsca do rozładunku IC chip fix. Tak. Teraz tak, kolego, zabieraj stąd to, co możesz. Bo, no i właśnie to jest to. I teraz moje drony, zabierać to stąd. I ja teraz muszę przypilnować, żeby to ładnie było zablokowane. Całkowicie, niefortunnie o tym zapomniałem. No cóż, mam za swoje, więc okej, tu już blokuję kolejne porty. I za chwilę produkcja finalna. Tylko tak, ja chcę się tego pozbyć, zabierzcie to ode mnie. O, dziękuję, już, dziękuję. I teraz finalnie mogę z powrotem podpiąć to w tym kierunku. I produkcja ruszyła, dziękuję bardzo. Zamówienie cały czas działają. A ja tylko tutaj muszę deklarować tą zmianą. Natomiast zastanawiam się teraz nad tym systemem, czy muszę deklarować tą liczbę, skoro i tak tą liczbę deklaruję tam. Zobaczymy, natomiast wiem, że jedno,
Unnamed behavior to będzie zamówienie na żądanie. Można polskie znaki? Teraz sprawdzimy. Żądanie. Można! Żądanie! Słuchajcie. Zamówienie na żądanie. Behavior mamy. I teraz chcemy to dać do biblioteki. Zamówienie na żądanie. Zapisz. Przyda się. Zdecydowanie. O kurczę, nawet nie myślałem, że tak łatwo. Okej, poczekajcie, bo mi się coś... O, teraz się odcięło. Tak łatwo będzie to obsługiwane. Natomiast problem się pojawia, jak widzicie, z silikonem. Bo silikon nam tutaj zdecydowanie nie działa tak jak trzeba, bo nie wyrabiamy. Więc teraz trzeba będzie się też zastanawiać nad tym. Na razie rozstawiam fabryczki, tak? Na razie rozstawiam fabryki, które tutaj finalnie będą dla nas pozyskiwać masę silikonu. Oczywiście wszystko już leczy na laser mining tool. Ale mimo wszystko to jest za mała wydajność, jeżeli nasze potrzeby. Tu sobie zrobiłem małą autostradę, jak widzicie, z tych płytek, bo po tych płytkach po prostu się szybciej poruszamy. Dlatego też, zresztą widać to porównanie, choć to jest akurat miner bot, ale nie szkodzi. Dobra, jak tam nasza produkcja? Już? Skończyło się? Zamówienie na żądanie? A, teraz mamy. Pyk, 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 dziękuję. Tylko, co tu się dzieje? Brakuje nam tych elementów, ale czy ja tego nie zamówiłem więcej? Halo? Sprawdźmy zamówienie. Tutaj pusto. Tak jakby mi się zamówienie skończyły na nasze Aromatic Assembler. Dobrze, w takim razie odpalamy tutaj. No i w sumie, słuchajcie, planuję też małe automatyzacje linii zamówienia huba, czyli tego, co możemy produkować z danych elementów. O hubie oczywiście o tym mowa. Dlaczego? Bo zauważyłem podczas tej przebudowy, że nasze boty, jeżeli mają jakieś tam zadania, to nawet jak surowiec leży w magazynie i bot jest w tej okolicy, on nie przywiezie go tutaj do tego bezpośrednio, tylko on się zajmuje czymś innym, on wszystko inne zrobi najpierw, zanim obsłuży te. A te obsłuży tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na przykład stanie, a i się zacznie zastanawiać, co on może w tym momencie robić. Przyznaję, jest to monotone, żmudne i męczące, jeżeli się robi jakąś potężną przebudowę. A ja tam taką przebudowę finalnie przecież robiłem i będę chciał to ulepszyć. Ale słuchajcie, póki co ja teraz rozpoczynam akcję renowację. Znaczy, przepraszam, po prostu będę sobie tutaj rozstawiał w tych oto miejscach. W tych oto miejscach będę rozstawiał sobie te nasze drony, które będą odpowiadać za odpowiednie transportowanie naszych surowców z różnych lokacji, na przykład tutaj tą rudę możemy rozpocząć, tutaj możemy, zobaczmy w ogóle jakie surowce schodzą, tu już zeszły te elementy, no to słuchajcie, idealnie, idealna okazja, żeby przetestować nasze nowe zabawki, te drony. W takim razie ja rozpoczynam tutaj większą budowę, bo tych dronów będę potrzebował, jest tego trochę, ale spokojnie, tutaj ustawimy na razie w nieskończoność, drony kolejne będą rozstawiane, przestawiane. Więc ja te finalnie budynki już mam gotowe. O, widzicie, jak fajnie, sprawnie. Ale natomiast tutaj dwa drony nie są aż tak potrzebne. Ja tego drona bym spokojnie sobie mógł przerzucić tu, więc on teraz pójdzie chyba do spakowania. Nie, jego trzeba tak przerzucić, bo on nie jest w zasięgu. No właśnie. On nie jest w zasięgu? Nie dolecisz, kolego, no wybacz. Właśnie to jest to. Anuluj. Select unit, no on nawet jakbym chciał. Ale jakbym chciał, dawaj, no wejdź, no i widzicie, i to jest to, że on tu nie ma szans podlecieć. Niestety, dlatego też takiego drona pakujemy, przerzucamy i on zostanie przetransportowany, a takich dronów ja po prostu porozstawiam po naszej bazie o wiele, wiele więcej, żeby mogły szczęśliwie korzystać z tej naszej dobrodziejstw automatyzacji. Finalnie w sumie można byłoby to postawić też zamiast tych światełek, ale w sumie 2S1M, nie, 3S musiałbym mieć, żeby to weszło, bo to jest small, chyba że ewentualnie przerzucimy się w przyszłości na nadajniki, które mamy tutaj podpisane, jak dokładnie jest to. To też w sumie mogę rozpocząć dalej produkcję, bo to jest dobry moduł. Bateria swoją drogą przechowuje nam 150 tysięcy, ten element przechowuje nam 200 tysięcy, a ta duża bateria, którą będziemy robić, zostaje nam 500 tysięcy, więc też fajnie by było to robić. Właśnie tutaj, ten nadajnik, słuchajcie, ma zasięg 15, ten ma zasięg 8. Choć ten łatwiej jest ustawić niż ten, bo ten potrzeba na medium, a ten na small stawiamy. Więc zawsze to jakaś koncepcja jest.
Póki co korzystamy z tego, co mamy, więc ja tu nie kombinuję. Medium, oczywiście produkuję medium, a elements i tutaj jeszcze muszę wyprodukować. Co ja tu chciałem produkować? Niech mi ktoś też przypomnie. Drone porty to nie. Drone porty się produkują. Patrzcie, wyleciało mi z głowy. Co ja chciałem zbudować? Jak widzicie, fabryka ruszyła i to naprawdę na pełnych obrotach. Wszystkie boty już pełne są zajęte. I właśnie na tej podstawie możemy zobaczyć, że jak to, co ja teraz tu zamówiłem, że chciałem, żeby nam produkowały na przykład elementy, nie wiem, zamówmy sobie cokolwiek tam z tego systemu, to nasze boty niestety będą oporne, żeby to zrobić. No, zamówmy sobie, niech będzie te robotic assembler, bo tych akurat potrzebujemy kilka jeszcze w przyszłości. Więc roboty, nasze drony będą bardzo opornie na tym pracować, bo niestety są zajęte wszystkimi innymi ważnymi zadaniami, bo nie wiem, czy to jest jakaś hierarchia, że behavior control, czyli wymuszanie tego, że my na czymś pracujemy, jest bardziej konieczne niż to, co my tutaj realizujemy, jeżeli chodzi o zamówienie tutaj. W każdym razie, słuchajcie, oni bardzo, no ten akurat przywiózł, wow, przywiózł, słuchajcie, dziękuję. Ale uwierzcie mi, że jeżeli ja pracowałem nad tym przebudową i zamawiałem sobie tutaj jakieś składniki, to niestety bardzo, bardzo długo musiałem czekać, albo wręcz musiałem sam sobie dostarczyć, wziąć jakiegoś jednego bota i resztę dostarczać, niżeli to mogłem inaczej zrobić. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co tutaj mamy, najbardziej cierpią kabelki, bo kabelki są pochłaniane po prostu przez to masakrycznie dużych ilościach. Logiczne, prawda, 60 sztuk, no to nie byle co. Natomiast tych kabelków jeszcze trochę tu mamy już, powoli czystka ze śmietniczka się robi. I możemy rozpocząć w takim razie kolejny etap badań. Tych badań, które chcieliśmy, rozmawialiśmy, czyli kostki 80 i 20 IC Ship i IC Refine Crystal. Aktywujemy i zobaczmy, czy nasz system działa. Działa i to, słuchajcie, bez zarzutu. Działa, zamówienia poszły, lecą z tymi kostkami. Tylko teraz tak, każdy bot przynosi dla jednego chyba jedną. Tak mi się wydaje, tutaj weszły 3 kostki, 4 kostki weszły. Więc no nie wiem, jak to teraz traktować, czy jak szybko będą to dostarczać. Ciężko mi się w tym temacie jakoś wyznać, natomiast poczekajcie, czy tu jest potrzebne? Nie, to nie jest potrzebne, więc to tego się mogę pozbyć. Wrzucić do śmietnika i wrzucić do śmietnika. Po co masz z tym stać? Nie ma problemu. No i tutaj, co ty w ogóle skanowałeś? Chyba skanowałeś informację, czy jest w budowie. Tak mi się wydaje, że ty właśnie o co odpowiadałeś, że ewentualnie pomagę przy budowie, ale nie, no na razie nic więcej nie potrzeba. W przyszłości, takie jakieś mam ambitne plany, myślę, żeby na przykład za pomocą tych dronów robić sobie punkty przesiadkowe. Jeżeli by drony na siebie wzajemnie nachodziły, na przykład ten z tym jakby miał gdzieś ten punkt, tutaj magazyn stawiać, żeby drony z tego magazynu niosły. I zastanawiam się, czy można te drony wykorzystać w systemie tak zwanym taśmowym. Tak jak zamiast mieć właśnie konwojer, belty albo inne belty, to właśnie używać dronów, żeby przerzucały na przykład, żeby te mikrochipy stąd jechały całą długością aż tutaj. Przepraszam, circuit boardy. Tak, nie nauczy się, nie ma opcji. W każdym razie zastanawiam się na tym i do przemyślenia. Jeżeli wy testowaliście takie rzeczy, wy widzieliście u siebie w swoich projektach i wiecie, że to działa, to dajcie mi koniecznie znać. Z chęcią przyjmę wszelkie porady, sugestie, ewentualnie obiekcje do tego, co właśnie zbudowałem. Jeżeli według was to, co zbudowałem, jest zbędne, niepotrzebne, że ja sobie tylko to wymyślam, to też z chęcią poznam wasze zdanie. Tutaj aktywuję kolejne te drony, żeby już tu pracowały. Tutaj drony są pracujące, tutaj drony są pracujące, tutaj jak widzicie, to jest odpalone, to się właśnie odpala. Tu nie wiem dlaczego. Behavior control, po co mi podwójnie? Ciężko stwierdzić. W każdym razie tu fabryka, więc ten już za chwilę zamówienie pójdzie, poszło zamówienie. Tylko nie wiem dlaczego. Aha, no właśnie, już wiem dlaczego. I teraz patrzcie, pyk, jedno, pyk, drugie, szybciutko dorzuca. A ci oczywiście też się są zapracowani i no po prostu pełne dronów w ręce roboty, jednym słowem. Ale skoro badania ruszyły, a przynajmniej taki jest zamysł, żeby ruszyły, bo 4 kostki na razie dostarczyli. I ja chyba tego właśnie zapomniałem to poprzestawiać, żeby to przerzucało. Dobra, teraz weszło, dziękuję. I kolejne zamówienia już są. Bo ja to po prostu, jak widzicie, odwróciłem, przebudowywałem. Więc teraz już mogę powiedzieć, dobra, działa to. Więc jak coś trzeba, to zamawiamy dalej.
tu zamawiam missing ingredient tego typu, ale póki co wymuszało ten pierwszy, więc nie schodziło. Dopóki nie zejdą oba, teraz widzę, że dopóki nie zejdą oba zamówienia z danego budynku, to trzyma nadal to stare zamówienie. Więc taka porada, taka uwaga, jeżeli chcecie mieć to w pełni działające, to też trzeba zwrócić na to uwagę. Póki co, badania rozpoczęły się, badania będą realizowane, a ja będę zastanawiał się nad tym, co w kolejnym epizodzie dla was przygotować i chyba mam pewien pomysł już na to, ale kolejne rzeczy to zdradzę wkrótce, może w kolejnym epizodzie dowiecie się, jak niektóre rzeczy jeszcze łatwiej zautomatyzować za pomocą dronów. Jak zautomatyzować? No dobra, nie będę mówił, bo popsuję wam niespodziankę. Póki co muszę sprawdzić, czy to będzie działać i będę wam to prezentować. A jeżeli ten epizod Desynced wam przypadł do gustu, to wiecie co robić. Pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!